Apple to nie tylko firma, ale i swego rodzaju kulturowy fenomen. Nadgryzione jabłko jako symbol dostawcy szeregu rewolucyjnych wynalazków skierowanych do masowego odbiorcy, a także wizerunek Steve'a Jobsa traktowanego przez wielu jako ikona wizjonerstwa sprawiły, że Apple przez lata uważany był za jedną z najbardziej innowacyjnych firm na świecie. Jednocześnie dzisiejsza rzeczywistość w postaci choćby zaprezentowanego niedawno iPhone'a 15 ukazuje obraz firmy, która po raz kolejny prezentuje produkt, który to poza coraz wyższą ceną nie oferuje niczego szczególnie nowego. Dlatego dziś zastanowimy się, co się stało z innowacyjnością Apple'a, czym obecnie przyciąga on swoich klientów oraz temu, co dzieje się, gdy wizjonerstwo zderza się z rynkiem i korporacyjną kulturą ciągłego wzrostu. Odcinek inspirowany książką After Steve, jak Apple zgarnęło biliony i straciło duszę. Steve Jobs wyróżniał się szczególną dbałością o marketing i design, co w latach 80. za sprawą komputera Macintosh pozwoliło firmie dotrzeć do szerszego odbiorcy. Dzięki sterowaniu przy pomocy kliknięć myszką, a nie przez stukanie w klawiaturę, New York Times określił komputer jako rewolucyjny, a przed Applem pojawiła się możliwość rywalizowania z IBM, wtedy największym producentem komputerów na świecie. W latach 90. firma opracowała szybki i nowoczesny system operacyjny Mac OS X, a także zaczęła pracę nad pierwszym iMaciem, który swój sukces zawdzięczał nie tylko sprawności technicznej, ale i cukierkowo-kolorowej, futurystycznej obudowie. Następnie, jak komentuje Trip Mikkel, Steve Jobs poprowadził Apple ze świata komputerów w obszar elektroniki użytkowej, tworząc odtwarzacz iPod, którego premiera w 2001 roku zrewolucjonizowała doświadczenie osobistego słuchania muzyki, nie tylko pozwalając konsumentom włożyć do kieszeni tysiące piosenek, ale i kupować je zdalnie po 99 centów na startującym w tym samym roku iTunes, przez co zdołała też przekonać świat, że iPod to nie coś, co po prostu odtwarza piosenki, ale narzędzie, które zmienia sposób, w jaki ludzie odkrywają muzykę i cieszą się nią. W roku 2007 zadebiutował iPhone, reklamowany jako trzy urządzenia w jednym: telefon, odtwarzacz muzyki i narzędzie do komunikacji przez internet. Konkurencja miała już wtedy swoje smartfony, ale iPhone był pierwszym smartfonem przeznaczonym na rynek masowy, który miał ekran dotykowy o dwukrotnie większej rozdzielczości niż większość ówczesnych ekranów, a także zamiast rysika czy klawiatury, głównym środkiem interakcji z urządzeniem był palec użytkownika. iPhone okazał się hitem do tego stopnia, że wiele sklepów zgłaszało braki w magazynie w ciągu godziny od dostępności. Kolejne urządzenie, iPad, zadebiutowało w 2010 roku i w tym samym roku trafił on na listę przygotowaną przez magazyn Times jako jeden z 50 najlepszych wynalazków tego roku. A komentatorzy już wtedy rozważali, czy wraz z iPadem pojawi się nowa kategoria urządzeń, gdyż dla wielu odbiorców tablet był w stanie w codziennym użytku zastąpić laptopa. Był to kolejny produkt od Apple'a, który nadawał kierunek technologii. Jak pisze autor książki After Steve, jak Apple zgarnęło biliony i straciło duszę, pasmo sukcesów sprawiło, że Jobs stał się otoczoną kultem ikoną. Nie zgadzał się na inżynieryjne czy produkcyjne ograniczenia, które mogłyby storpedować jakikolwiek jego pomysł i potrafił przekonać swoje zespoły projektowe i inżynierskie, że potrafił osiągnąć rzeczy uchodzące za niewykonalne. Ale jednocześnie nawet najwspanialsze firmy upadają, kiedy zyskują na rynku monopol. Spowalniają wówczas innowacje, a ich produkty stają się wtórne. Prowadzi to w końcu do tego, że na ich czele stają ludzie od sprzedaży i za priorytet uznają to, ile produktów się sprzeda, a nie to, jakie to będą produkty. Trend ten wyraźnie stał się widoczny po ugruntowaniu przez Apple swojego statusu na rynku i w świadomości kulturowej, co zbiegło się także ze śmiercią Steve'a Jobsa w 2011 roku. iPhone 4S, zaprezentowany dzień przed śmiercią Jobsa, posiadał wytrzymalszą baterię i lepszy aparat, ale wyglądał identycznie jak jego poprzednik, a wprowadzona również wtedy Siri nie była w pełni zadowalająca dla użytkowników. Kolejny iPhone 5 z cienką szklano-aluminiową obudową, choć w pierwszy weekend od premiery sprzedał się w ilości 5 milionów sztuk, co przekroczyło zapasy telefonów zmagazynowanych na premierę, to i tak odnotował najsłabszy wzrost sprzedaży w ciągu 5-letniej historii iPhone'ów. Jak podsumowuje autor książki, poskutkowało to spadkiem akcji Apple'a do wartości najniższej od 6 miesięcy i utratą 160 miliardów na wartości rynkowej, co tamtego roku równało się z grubsza wartości całego koncernu Coca-Cola. A udział Apple'a w rynku spadał w miarę jak rywale w pośpiechu ulepszali urządzenia i oprogramowanie, ścigając się o większy kawałek rynku związanego z najważniejszym produktem konsumenckim od pokoleń.
Mowa tu głównie o Samsungu i na przykład modelu Galaxy S6, który w porównaniu do iPhone'a miał większy ekran, wiele nowych funkcji i wysokiej jakości aparat. Co więcej, jednym z kluczowych czynników sukcesu Samsunga było oferowanie smartfonów w różnych przedziałach cenowych. Od urządzeń budżetowych po te bogato wyposażone z najwyższej półki. Pozwoliło to na dotarcie do szerszego grona odbiorców niż Apple, które bardziej skupiało się na rynku high-end. Nie bez znaczenia był także kreatywny marketing Samsunga, składający się m.in. z krzykliwych reklam subtelnie szydzących z Apple'a, kampanii z udziałem celebrytów, billboardów celowo umieszczanych przed sklepami Apple, czy nawet zamawiania pizzy dla klientów Apple'a czekających po wiele godzin w kolejce za nowym iPhone'em. Mimo to iPhone 7, pomimo licznych negatywnych opinii, stał się najlepiej sprzedającym się smartfonem na świecie. Jednak nie przez swoją innowacyjność czy wyjątkowość, ale przez kompromitację Samsunga. Konkurent Apple'a wycofał z rynku około 2,5 miliona telefonów z przegrzewającymi się bateriami i zastąpił je bateriami od innego dostawcy. Zastępcze telefony również zaczęły się przegrzewać i Samsung również musiał je wycofać. Błąd Samsunga zaszkodził jego reputacji, spowodował kilka milionów dolarów straty i pomógł iPhone'owi 7 stanąć na podium, jeśli chodzi o sprzedaż smartfonów, mimo wyraźnych braków w jego innowacyjności. W 2018 roku Apple przedstawił iPhone'a X za $999, czyli o połowę więcej niż bazowa cena poprzedniego modelu. Było to o tyle dziwne, że konkurencja oferowała już lepsze i tańsze urządzenia. Huawei, największy chiński producent smartfonów, miał w ofercie linię urządzeń tańszych i z lepszymi parametrami niż produkty Apple'a. Przykładowo model P20 kosztował 1/3 tego co iPhone XR, a miał lepszy aparat, więcej pamięci i bardziej pojemną baterię. Trip Mikkel pisze, na giełdzie spadek był ostry i dotkliwy. Pod koniec 2018 roku Apple straciło ponad $300 miliardów na wartości rynkowej. Nieco więcej niż wynosiła całkowita wartość Walmartu pod koniec tamtego roku. Trwający niemal dekadę triumfalny bieg najcenniejszej firmy świata skończył się, a tytuł przejął odwieczny Apple'owski przeciwnik – Microsoft. Na tę sytuację znalazło się pewne rozwiązanie. Jako że firma nie miała do zaoferowania przełomowego urządzenia, to postawiła na przywiązanie obecnych klientów do swoich usług i produktów. Dzięki temu interesy mogły być chronione dzięki subskrybentom płacącym co miesiąc za dostęp do poszczególnych aplikacji oraz ze sprzedaży Apple Watchy i AirPodsów. W 2021 roku sprzedaż dwóch wspomnianych produktów wyniosła $38,4 miliarda, czyli więcej niż roczne przychody Coca-Coli. Firma zauważyła też, że klienci, którzy już raz kupili iPhone'a, dość rzadko zmieniali telefon na zupełnie inny model. Z danych firmy Canalys wynika, że 83% użytkowników urządzeń Apple'a w wieku poniżej 25 lat ma zamiar pozostać przy iPhone'ie. Oznacza to, że dzięki przywiązaniu stałych klientów, Apple może pobierać od nich opłaty za przechowywanie zdjęć w iCloud, słuchanie piosenek w Apple Music, czy na przykład prowizje od kupowanych aplikacji. Taka zmiana strategii została niejako podyktowana tym, że po prostu nie da się być cały czas innowacyjną firmą. Przez to historia firmy Apple jest ciekawym obrazem tego, jak początkowe wizjonerstwo zderza się z rzeczywistością rynku i korporacyjną potrzebą wiecznego podnoszenia zysków, by pozostać na szczycie. Plany finansowe, działania konkurencji, oczekiwania klientów czy nawet polityka dają się wtedy bardziej we znaki. Mimo to Apple już zapracował na swój wizerunek, a masa skumulowanego prestiżu zdaje się posiadać swoją bezwładność, pozwalającą na korzystanie z niego nawet po wyczerpaniu się zapasu nowych pomysłów. Dla przykładu Global Wealth Report opublikowany w maju 2023 roku nadal nazywa Apple najbardziej innowacyjną firmą świata, mimo iż zaprezentowany w sierpniu iPhone 15 bardzo ciężko byłoby nazwać w jakikolwiek sposób innowacyjnym. To, co najbardziej rzuca się w oczy, to to, że jest po prostu bardzo drogi. Ciekawym jest też to, że z technologicznego punktu widzenia cena powinna spadać w miarę jak produkt dłużej pozostaje na rynku, ale w przypadku iPhone'a dla wielu jego użytkowników wysoka cena dodaje poczucia ekskluzywności i podnosi prestiż jego posiadania. Do tego zjawiska także dokładają się trudności w komunikacji pomiędzy iPhone'ami i urządzeniami z systemem Android. Apple celowo nie wprowadza niektórych standardów technologicznych, bo dla tych, którzy chcą mieć bezproblemową komunikację z innymi urządzeniami z systemem iOS, bądź być na bieżąco ze znajomymi poprzez iMessage, mają tylko jedną radę – kupcie nowego iPhone'a. Więcej informacji o historii Apple i o tym, jak firma zmieniła się po odejściu Steve'a Jobsa, znajdziecie w książce After Steve – jak Apple zgarnęło biliony i straciło duszę Tripa Mikkelego. Link do zakupu znajdziecie w opisie pod filmem. Wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy pozwalają nam poruszać również trudne tematy. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków, nie zapomnij włączyć dzwoneczka powiadomień. Do usłyszenia.